Mieszkania nie potrzebuję? Gdzieś cash? Tak. Jak potrzebujesz pieniędzy, to zawsze przyjdziesz do mnie. Do kogo mam przyjść? Nie wiem. Cześć i witam Was w nowym vlogu. Oczy mi łzawią. Jest sobota, wcześniej rano. Jeszcze przed dziewiątą jest, ale wybieramy się na yard sale. Tak z ciekawości idziemy zobaczyć, bo jest yard sale robiona przez jeden od nas tutaj z takich osiedli i to jest osiedle zamknięte, także tam normalnie nie można wjechać, musisz mieć pas, żeby wjechać, czy kod, są bramy, jest kilka tam wjazdów u nas z miasta, ale to jest takie bardziej ekskluzywne osiedle, także nie robią tego yard sale na osiedlu, tylko robią tutaj u nas na tym sports complex w środku. Wojtek! Jak powiedzieć whisk? The inside of the whisk. O! Także robią je w środku na takiej hali sportowej u nas i jesteśmy ciekawi w ogóle, jak to będzie wyglądało. Czy oni sami przywieźli te rzeczy i sprzedają, czy ktoś im przywiózł i sprzedają. Jedziemy zobaczyć z ciekawości, co w ogóle sprzedają i jak to wygląda. Także zabieramy Was z nami. Ojejku, nie możesz się... Ło! Może zamkniemy ten samochód, co? No, sporo ludzi jest, nie? Cały parking. Zobaczymy, co tam mają. Starbucks kubek z Virginii za $4. Niektórzy ludzie kolektują to, wiesz? Co tam dorwałaś? And I love to talk like this. Dostałaś, misia?
Ania zmęczona po wielkich zakupach. Mamy jeszcze muffinka do zjedzenia. Ojejku. W domu pokażę Wam szybciutko jeszcze, co kupiliśmy. Duże zakupy zrobiliśmy. Także mamy taką torebeczkę za dolarka. Bardzo fajna, zgrabna. Myślę, że za dolara się fajnie opłacało. I poczekaj, przyłączę Was. I taką tacę za 5 dolarów. Fajnie. Zjedliśmy właśnie obiadek i relaksujemy się na zewnątrz troszkę posiedzieć. Anna? Gdzie ty lecisz, czarownico? Maybe we should do one at the tree or one on the swing if we could. I think the blanket will be better. Nie, no to dobrze wygląda, Hania. Ale lecisz. Jedziemy na zakupy. Znowu. Nie, dzisiaj jedziemy do Walmartu. Walmartu. Po polsku, angielsku. Walmart. Bo potrzebujemy kupić no kilka rzeczy do domu na tydzień. Whoa. Wychodzi. I got a huge piece. Super. Także trochę chemii, trochę jedzenia, konewkę potrzebujemy. I tam takie rzeczy, także zobaczymy, co się uda nagrać. Dzisiaj jest 17 marca, czyli St. Patrick's Day, Świętego Patryka. Wielkie święto tutaj w Ameryce, także świętowali już od wczoraj. Przynajmniej no, dużo ludzi świętuje. I u nas był leprechaun, mały zielony ludzik, w nocy i na bałaganiu. Taka jest tradycja, jeżeli nie wiedzieliście. Jeżeli mama nie miała co robić w nocy, to leprechaun zrobił, że miałam co robić. Te tradycje wszystkie. Oj Boże. Ok, także zabieramy Was do Walmart. O Boziu, i kto posprząta? Well, it's gonna be fun seeing. Mm-hmm. Nie tak fajnie się sprząta. Hania nawet pułapkę zrobiła na małego ludzika, bo w szkole przez cały tydzień dudnili o nim, że przychodzi w niedzielę.
i zrobi bałagan. No, mieliśmy nawet niebieską wodę, taką niebieską wodę w toalecie. Mhm, tak na bałaganiu. Okej, Walmart. Easter Bunny brings you this. Już mają takie basket zrobione na Wielkanoc, bo zajączek przynosi takie koszyki. Chodź, zobaczymy, co tutaj mają. No, czy te są cute, podusie? Nie, nie lubisz? A to? Nie wiem. Jakieś doniczki. O, dużo doniczek mają. Co chcesz? To mogłoby być nawet pod kwiatek fajne. Wazony, torby jakieś. U, ile kubków. Już część na 4th of July mają. Patrz, jaki kubeczek. Obity akurat jest. No pewnie. Yes? Tak. Yay! Patrz, ta czapeczka jest fajna. No, it's not. Nie, nie lubisz? Okej. Okay. A jaki ma być? Mamy takiego dużego kwiatka, także... sprzątamy teraz jeden pokój i mamy trochę miejsca. Kosztuje $20. Także pani powiedziała, że bardzo ładnie rosną. Się fajnie trzymają akurat na ogrodzie. I co mamy? Konewkę? Konewka jest za 5. Tylko takie mieli, ale taki fajny kolor, nie? Mhm. Wychodzisz z wózka? Nie? Siedzisz? Okej, okay, to jedziemy dalej. How cool, kurde, na kocyk? Jakbyście się bawili schowanego, to by nikt nie wiedział, że tam się schowałaś, co? Wygodne? Myślisz, że ja bym lubiała? I want it in my room. O, oczywiście. Gdzie te nogi tam? Super! W Walmartie nawet mają fajne takie rzeczy. I ten kocyk jest fajny, jest milutki, sprawdź go. Nie tak, żeby się... A, milutki jest, no. I ta shelf z tyłu. Like the shelf, to fajna jest ta półka. O, coś takiego. Już mamy prawie pełen koszyk, także mało co nagrywałam. Patrzcie na Hanię. Cukier właśnie kupiliśmy. Wow, Hania. Co to jest cukier? Ale może nie dawaj na ziemię. Do buta ci poleciało? When it was swooping down. Mhm.
Więc dużo ludzi dzisiaj tutaj jest strasznie, prawda? Mhm. Tutaj mamy nasz wózek już zapełniony. I nowe serio mamy. Już na święta. Cudowne, kolorowe. Ja. A tutaj caramel rice cakes. Są super dobre, niskokaloryczne. I no dobre dla ciebie, jak potrzebujesz coś zjeść, to jest snack.